Cześć, cześć chłopaki, to tak, to ja, to Pawson, grać będzie teraz w GTA. GTA w 4K. Jak widzicie, zostaliśmy gdzieś tutaj przerzuceni. Nie chcę, żeby on mnie dodawał do jakiejkolwiek listy znajomych, nie chcę, żeby mnie zapracał na fejsie, nie chcę, żeby Jimmy mnie gdziekolwiek... No. Chop gotta stay around your crib for a while, homie. That's cool? Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dawg. Dobra. Zobaczmy, co ja tu muszę zrobić. Może przyjedziemy się do gostka. Po pieska. Niech mu będzie. I ruszymy sobie lekko. A, na motorku się fajnie jeździ. Hey, look, man. Look! You were like a son to me. Employee of the month. Pracownik miesiąca, chyba złodziej miesiąca. Dobra. Co, fajne masz felgi. Cięcie wypierdzielę z tego samochodu. Dobra, wyłączyłem muzę. Bo się uczepią zaraz do nas. Nie chcę muzyki, jak się... no. Cholera, że tu się tylko w jedną stronę wywala tą muzykę. Jezus, znów przeleciałem. Dobra, jedziemy. Muszę wyłączyć muzę, bo jak wiecie, czepiacie ją się strasznie do muzyki. W filmikach. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Czy chyba ja promuję tą muzykę, nie wykorzystuję. Tym bardziej, że jest w grze. Za darmo, ja nie robię podkładów dodatkowych. Tylko tak jest w grze. Okej, tutaj się przejdziemy. Gdzie on tego psiaka schował tutaj? Możemy przeskoczyć? Dasz radę przeskoczyć przez mur, czy nie dasz rady? Chłopcze! No, dobra, dał radę. O, kundelku! Co, psiaczku? Mogę tu wejść? Nie mogę. Co ja w ogóle z tym kundelkiem mam zrobić? Chodź, piesku. Idziemy na spacerek. Widzicie, możemy pieska wyprowadzić. Powiem wam, że tego nie lubiłem w poprzednim razem, jak grałem w GTA. Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja. Widzicie, człowiek się dowiaduje całe życie. Są takie fajne rzeczy w GTA. Mam nadzieję, że nie będzie chciał bzykać jakiegoś innego pieska. Wiesz co, mały?
Idziesz ze mną? Jeszcze? Biegnę, ty biegnij za mną. Przejdziemy się na parking. Za supermarketem tu widzę zajebistą furkę, którą pojeździmy. Na pewno. To jest ulubiona fura mojej dziewczyny. Po prostu nigdy się nie zderza w GTA wtedy. Daje radę. Chodź, czap, czap. Piesio sobie biegnie z nami. Szczurki biegają też. Widzicie? Dogonimy szczura. Nie możemy go zeptać. Niech będzie. Przejrzeliśmy telefonik, jak każdy na spacerze z pieckiem. Pieska już oddamy. Do budy. Niech wraca do domu. Niech wraca piesia do domku. A my pociśniemy sobie dalej. Mamy motorek. Więc nie będzie źle. Dobra. Bierzemy motorek. I robimy kolejną misję. Co tu mamy na mapie? Co to w ogóle jest? Na razie, jak widzicie, mamy bardzo malutką mapkę. Nieznani dziwacy. Czekajcie, może zmienimy jednak na Michaela. W tym momencie. Nie tak. Muszę sobie przypomnieć znowu. Michael, pokaż nam, co ty masz tutaj do zaoferowania. Misja Michaela na niebiesko. Tylko z dziwakami. Niech będzie. Jedziemy do dziwaczka. Michael ma Audi A6. Ju. Rozbitał już. Niestety. Pasów nie zapięłeś, gościu? Gościu. Naprawdę. Audi rozbite, więc wierzymy coś innego. No, takie furki to ja lubię, jak tak zarzuca tyłeczkiem. No i dajemy dalej. Ale nią rzucę naprawdę. Już bym jej nie kupił. Hamulce ma dobre. Ale dupcią tańczy. No drogi, gdzie tym Wranglerem wyjechałeś mi, gościu? Z ciebie musiałem ściąć furą za tyle pieniędzy. Jakieś krzaczki. Tutaj z prawej strony pojadę. Stary, muza miała być wyłączona. A ty co? O nie. O ty gnoju. Bij go, no. Bij tego starucha, no. Z tej ciężarówki. Mógł nie zaczynać, koleś.
Naprawdę. Radio miało być wyłączone, oni mi włączyli oczywiście. Powiem wam, że czymś takim to ja w GTA nie jeździłem, jakimś śmieciem. A, to wiem, to ten koleś, co nam da do palenia, to... chyba... specjalista. What the fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven that this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well... I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me that. Dobre, dawaj to, zielsko. Zapalimy sobie. It's a pure mellow high. A w tym czasie się przerzucimy na myszkę, klawiaturę, bo to będzie ciężko. Więc jak ktoś gra na komputerze, niech lepiej zostawi pada teraz. A to ma być Nirvana. Widzicie, jaka Nirvana? Naprawdę na padzie ciężko się gry w to gra. Za gnojem mnie atakują. Spadaj, gościu! Spadajcie! Spadajcie! Gdzie jesteście? Jakieś ufoki mnie atakują. Chyba się za dużo z archiwum Mixa oglądałem. Kurde. Powiem wam, że są niebezpieczni. Fox Mulder was tu zaraz załatwi. Ja pierdziele, co za goście. Dobrze, nie potrafią trafić. Chcę przejąć na mną kontrolę i porwać mnie. Powiem, że przejście to za pierwszym razem to jest naprawdę wyczyn, bo ja tego nie mogę przejść kilka razy zawsze. We discuss globalization, the state. Stay the fuck away from me. It's a good cause. Dobre. Dobre, dobre. Nie potrzebujemy takiego towaru, żeby się dobrze bawić w GTA. Jak widzicie. Ta gra jest tak zajebista, że nie trzeba w niej palić.
pić i innych rzeczy robić. A niestety wtedy i tak nie pograć. No to jest ładne, naprawdę. Chłopaki, jeśli ktoś będzie miał okazję kiedyś zagrać w 4K, to będzie wiedział, o co chodzi. Naprawdę gra czochra barecik. Dobra, zapomniałem, że ja tu fury żadnej nie mam. Może tą audiczkę weźmiemy. Tetetkę. Tam to fajniejsza jest. Ale już przejada się tym. Nie chcę muzy. Albo elektro. O nie, tego nie chcę. Dobra, zobaczymy, co jeszcze mam za misję. Nie, tylko domową sobie. Dobra, to przerzucimy się z powrotem na Franklina. Nie będziemy do domku jechać. Jeszcze. Przerzucamy się na Franklina. Jak to było? Tak to. Wracamy na Franklina i sprawdzimy. Franklin tu leci. Co tu Franklin ma za misję do zrobienia? Dobra, dwie ma misje. Pójdziemy do dziwaka na początek. Jaka muza. Tak to się zmienia. Franklin, wiesz co, bo ja tutaj gram jak pała, więc może weźmiemy tego amerykańskiego krężownika i przejedziemy się nim. Dobra, walę tą muzykę. Nie gra. Po prostu nie gra. Chociaż wejdziemy w grę. W ustawienia. Dźwięk. Dobra, wyłączymy muzę. Dzięki temu będziemy mogli lepiej grać. Prawie się zmieściłem. Prawie zmieściłem się. Będę trochę więcej teraz grał w tą serię. Pokończyłem tamte. Wychodź z samochodu. Muszę się naprawdę z powrotem przyzwyczaić do grania. Nie, nigdy nie wykończył. Always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny motherfucker. Aha, to mogę wyścig jakiś zrobić z nimi. Nie wiem, czy tą furą dam radę, ale możemy spróbować. Zawsze lepsza taka niż inna. Dobra, dajemy. Najlepsza była jakaś 4x4, ale tą też dam radę ich wyprzedzić. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, jestem. Ale mnie ściął. Ale dzięki temu zająłem. Udało mi się wejść szybko w zakręt. I jestem pierwszy. Ile tu jest okrążeń? Łożesz, kurde, przejechałem. Przejechałem. Spieprzaj, babo. Byłem pierwszy. Byłem pierwszy. Tak się cieszyłem. Kurczę, jakimś pomarańczowym gównem. Dobra, gości wbił w odpowiednie miejsce.
Jak taki znak mnie mógł pokonać? I znowu ostatni, znowu ostatni. Znowu Pawsan jest ostatni. Pawson! Nie daj się! Nie daj się, nie daj! Lecimy, lecimy. Wiecie, miałem podkręconą kartę graficzną, ale przy nagrywaniu 4K programem NVIDIA wieszała się gra. Nie była w stanie po prostu. Było już za duże obciążenie na procesor widocznie. I komputer, raczej karta graficzna nie wytrzymywała. Ale trzeba przyznać, że moja 1070 i tak się dobrze spisuje w tej gierce. Chociaż jak wiecie, w tej gierce lepsza jest jednak karta 980 Ti. Lepiej działa. Czy te karty są mniej więcej równe? Zależy wszystko od gry, w której i jak to ma podkręconą jakąś sztukę. Zbliżają się do mnie. Muszę tu pocisnąć, nie mam już prawie auta całego. Dobra, chyba to wygram jednak. Chyba to jednak wygram za pierwszym razem. Nie myślę, że ja takim mistrzem jestem, po prostu mam szczęście dzisiaj. Bo to wcale nie jest takie łatwe. Zabawa w tej gierce. I wygrałem. Dobra. Ukończono. Auta prawie nie mam. Więc może zmienimy na coś innego. Nie, na to pomarańczowe badziewie to ja nie zmienię. Wszyscy się rozjeżdżają. Tu coś stoi jakiś normalnego. Więc pożyczę od chłopaczków. Wynocha. Kurczę, napadłem auto, gdzie jest trzech gości, więc trochę nie za fajnie. Nie za fajnie, powiem wam. Będą mi się tutaj darli w środku. No ale wiecie co, ja jednak zrezygnuję z tego auta. Chociaż uciekliście. To idziemy dalej. Zerkniemy na mapkę, co tu mamy jeszcze do zrobienia. A, w sumie zobaczycie, nic tam mnie ciekawego nie dali. Więc może do Michaela pojedziemy. Zobaczyć, co tam u niego słychać ciekawego. Co tu za gość mnie tutaj nie lubi? Ach, nie dam rady go złapać. Trudno, dziewczyno. Trzeba było pilnować bardziej. Trzeba było pilnować bardziej portfela. Bardziej portfela trzeba było pilnować. Dobra. Lecimy do Michaela. To będzie chyba kolejna z misji fabularnych, które będzie trzeba zrobić w tej gierce. Nie no, pięknie to wygląda nam. Ta gra robi naprawdę duże wrażenie. I robi takie wrażenie jak Wiedźmin. Trójeczka. Dla fanów właśnie takich kierek, RPGów. GTA 5 to po prostu jest miodzio. Ciekawe, kiedy wyjdzie dodatek. Jakiś? Tak, do czwórki wyszedł. Wyszły te dwa dodatki. Powiem wam, że do dzisiaj ich nie przyszedłem całych.
Jakoś nie miałem kiedy. Kiedyś nie miałem odpowiedniego sprzętu. Potem jak już miałem sprzęt, to przyszedłem całą czwóreczkę. A jak przyszedłem całą czwóreczkę, zanim doszedłem do dodatku, to już miałem za dobry sprzęt. I się okazało, że moja karta źle współpracuje z tą gierką. O, gościu w majtaczkach wyskoczył z balkonu. No niezły. Kolo. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked up freaking my bet. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Dobra. Lecimy go dorwać. You okay, homie? What happened? Guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. Tennis coach? Oh, that's fucked up, man. No, gościu, masz przejebane w ogóle. Kurde, kurde, gościu, który jeździ takim samochodem i uczy tenisa. Wiecie, to jest Ameryka, to nie jest Europa, gdzie golfami się jeździ, czym nie wiadomo czym. To jest normalne auta, tamto nie są normalne auta. Ale mi wyjechał tym frajerstwem. No nie! Zablokowałem się, dobra. Odblokowałem się. Kolo mnie zablokował. Czy nie da się tego przejechać? Z tego. Widzę, że klatki mi dość lecą. Tak bliżej 30 mam teraz niż 40. Ale widzicie, to jest realna gra w 4K. Nie naprawdę. Little pricks up there, look. Oh shit, Cole's doing all right for himself. Hey, asshole! You ran off before we could settle our debt. Michael, fudge! You got the wrong idea, man. Uciek tutaj. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her. No, ale mam majtaski, chłopak. Bandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal? Whoa! Fuck! Dobra, no to rozwalimy wam tą chałupkę. To mi przypomina, przypomina z Melem Gibsonem film Zabójcza broń. Dobra, rozwalona. Już mu zrobiłem duże szkody. No. Już mu zrobiłem potężne szkody. Wow. Ale się wszystko rozleciało. Wszystko się rozleciało. Lepiej spieprzamy. Lepiej spieprzamy, bo coś takiego zrobić komuś to raczej to nie jest zbyt mądre. Out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey,
No taka lampa to nie powstrzymałaby takiego samochodziku. Dobra, wracamy do domku. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach, I hit balls for a living. No właśnie. I was just hiding there. Gościu od tenisa raczej nie stać. Dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. No, Martin Madrazo. Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Shit! We got some heavies on us, home. No, już do mnie strzelają. Dobra, spieprzamy. Spieprzamy, spieprzamy przed chłopakami. Mamy trochę słabą furę na ucieczki. Dobra. Dobra, lepiej zwiałamy. Wolę tym uciekać niż strzelać. Goście. Dobra, jakiegoś rowerzystę przejechałem. Dobra, zwialiśmy im chyba. Chyba im zwiałem, zwieję. Albo nie zwieję. Juh! Wyjechałem, straciłem zderzak. Dobra, jazda. Z taksówką mnie goją? Dobra. Udało się. Udało się uciec. I don't know if you hit anyone, because your aim's all over the place, but I appreciate the backup. Aw, thank you. Are you sure I didn't hit? Maybe go to a shooting range and work on your aim before we go out again. Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. Got a few knocks. You okay? I mean, you did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Mentally? Oh, man, I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh! Yes! Fucking A, Bubba! Man, you sound kind of mad. Dobra, spierdzielimy. Trust me, we handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking clans. We sit on it, we see what happens. Kid, there's no use second-guessing. Hey, no. Thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, off the hillside, show has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. You know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. No, Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped. Because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. No. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good.
and I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. Dobra. No to się wpierdzieliłem. Wpierdzieliłem się. Dostałem z baseballa, ale bardziej chyba boli te 2,5 miliona, które teraz będę musiał wypłacić. No. Oh man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. No. Lester. Do Lestera, no to z Lesterem będziemy teraz robić interesy. Just give me a little alone time, alright? Alright, though. I tak się kończy posuwanie czyjejś żony. Haha. Dobra. Dobra, chłopaki. Dziękuję za oglądanie. O, jeszcze nie dziękuję. Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Dobra. No to wiemy, gdzie mieszka. I dowiemy się, jak mieszka dokładnie w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.